Szczęśliwy los. Uwaga, uwaga! Moi dzielni, niezastąpieni piloci! Nasz los jest w waszych rękach, jak koloty statki! Tak, jest! Alarm! Ostrzeżenie przed atakiem z nieba! Szybko! Schowajmy się w lesie, tak jak kazał Tabaluba! Że mój domek został zasypany piaskiem. Alarm! Alarm bojowy! Nastąpił atak! Rety, jak to było? Na prawo las, na lewo pustynia. Na pewno tyle korytarzy i tak mało czasu. Dobrze. Wiecie, co macie robić? Tak, Tabalugo. Świetnie. Czekajcie na mój sygnał. Spróbujcie mnie złapać. Wszyscy gotowi? To piaskoloty! Już wracają? Tak, doskonale! Nie powiedziałbym! Ale niedoskonale. Co ty bredzisz? Dawaj to! Moje piaskoloty! Wszystko dobrze się skończyło. Nie wpadli na nas. Dlaczego ja, Hamsim? Niezwyciężony władca pustyni, nie mogę pokonać tego małego, zielonego smoka! Bo jest mądrzejszy? Nie, zrobię to! Bo dobro zawsze zwycięża te złe! O, nie, wasza wysokość, nie denerwuj się tak, bo dostaniesz piaskowej wysypki! Czy kiedykolwiek podbije Rajską Dolinę? Chciałbym zobaczyć przyszłość. O, nie da się zobaczyć przyszłości. Jak to nie? Wiem nawet, gdzie można ją zobaczyć. Haczu, czy twoja kryształowa kula naprawdę pokaże nam przyszłość? Pokaż nam, co się wydarzy, kiedy już pozbędziemy się Hamsina i znów będziemy wolni. O, tak. Zerknijmy chociaż przez chwilkę. Przyszłość sama wkrótce nadejdzie. I jeśli szybko czegoś nie wymyślimy, kula też nam nie pomoże. Ale jeśli kula pokazałaby nam przyszłe wydarzenia, moglibyśmy się do nich przygotować. Kryształowa kula nigdy nie kłamie, ale to nie jest najważniejsze, bo nasza przyszłość zależy przede wszystkim od nas samych. Racja, zgadzam się z tym. A teraz wybaczcie, moi drodzy, muszę zwołać Wielką Radę Starszych i zorganizować konferencję najmądrzejszych słów. Dobrze, chodźmy. Szepciu! No. Nie chcecie mi wmówić,
że ta śmieszna, szklana bańka pokaże mi przyszłość? Na co czekasz? Spytaj ją siebie, a zobaczysz przyszłe wydarzenia. Kryształowa kulo, powiedz mi, co dostamy dziś na śniadanie? Mrugiące piaskowe prażynki, spalone pustynnym słońcem. Piaskowe prażynki, władco pustyni, spalone słońcem, twoje ulubione. Widzisz, mówiłem. Kula pokazała dokładnie to, co dostałeś na śniadanie. Jego wysokość codziennie dostaje na śniadanie chrupiące piaskowe prażynki. To prawda. Jeszcze raz. Spytaj o coś ważniejszego, szefie. Kryształowa kula. Zwiatajcie, to moja prywatna sprawa. Kryształowa kulo, powiedz, czy podbije Rajską Dolinę? Co to? Widzę tam coś. Co? Tak. O tak, świetnie. Wspaniale. Fantastycznie. Tak jest. Zwalę na Rajską Dolinę miliony kamiennych głazów. Tak, to tam. Zobaczcie, co pokazała mi kula. Aha. Musimy tylko wdrapać się na szczyt i obluzować głaz, a przyszłość będzie nasza. Jakubie, ten Hamsin coś kombinuje. Przynieś mi tu zaraz blok lodu. Uwaga, drużyna. Musimy zdobyć ten szczyt. Wszystko pięknie, ale co się mnie przydarzy? To naprawdę działa! Zabierz łapy od mojej kuli, albo nie czeka cię żadna przyszłość! Co ten podstępny, pustynny wąż myśli, że uda mu się zerknąć w przyszłość beze mnie? Ha! Jeszcze zobaczymy. Jakubie, gdzie ten blok lodu? Tutaj, wasza stanowczość. Potrzebujesz artysty, wasza lodowatość? Tak. Chcę, żebyś wyrzeźbił... Twą królewską podobiznę w lodzie. Co za wspaniały pomysł, władco. Nie chodzi o moją podobiznę. Wyrzeźbisz mi kulę z lodu, tej wielkości. Kulę z lodu? I to ma być zamówienie dla genialnego rzeźbiarza? Zrób to, albo będziesz rzeźbił niedźwiedzie na północnym biegunie. Kula z lodu, tak? Cóż to dla mnie? A teraz, Jakubie, zrobimy małą zamianę. Rozwalę Rajską Dolinę! Już niedługo! Hej, czemu oni się tak drzebią? Do roboty, leniwe jaszczurki! Rzucajcie worki na kupę! Szybciej! Ubierać się w zgrzebny worek? Tego nie było w mojej umowie o pracę. Czemu ta kryształowa kula jest taka zimna? Cóż, jesteśmy w lodowym pałacu, wasza lodowatość. Nie, no tak. Teraz poznam moje przeznaczenie. Kryształowa kulo, pokaż mi moją przyszłość. Nic nie widzę. Chyba się zepsuła. A może ją upuściłeś? Nie, wasza mroźność. Hej, kulo, pokaż mi przyszłość. Jak mam to rozumieć? Pytam o przyszłość i nic nie widzę? Znaczy, że nie mam przyszłości. Chyba tak. Nie mam przyszłości, Jakubie. Czy wiesz, co to oznacza? O, nie śmiem się domyślać. Żadnych marzeń o podbojach, żadnych snów o zwycięstwie. Jestem nikim, mogę się roztopić i nikt tego nie zauważy. Ależ wasza lodowa mość... Tyle zachodu i wszystko na nic. Żegnaj, Jakubie. Ej, proszę.
próżniacy, nie żałuj się kończy! Moja przyszłość czeka na mnie! Coś mi się zdaje, że pomyliłem drogę do domu Miluni. To Hamsin. O rety, chyba muszę ostrzec tabalugę. Co ten Hamsin zrobił z naszą piękną łąką? Czy on kiedyś da nam spokój? Patrz, Miluniu, jesteśmy jak ten kwiatek. Wytrzymamy wszystko, co Hamsin jeszcze wymyśli. Hamsin! Mnóstwo jaszczurek! Wielkie i straszne! Wspinają się na górę! Szybko! Co on chce zrobić? Grzebciu, zawiadom wszystkich! Niech się tu stawią! Kto by pomyślał, że tak łatwo można zetrzeć na proch Rajską Dolinę? Wcale nie będzie takie łatwe! A jeśli nas widzieli? A jeśli przygotowali dla nas zasadzkę? A jeśli... Powiedz, co tu robisz, Hamsinie? Planuję moją przyszłość i nie ukrywam, że widzę ją w pięknych barwach. Bardzo pięknych, doprawdy. Kryształowa kula puchacza. Ukradłeś ją. Jasne, że tak. Wszystko widzący i wszystko wiedzący władca pustyni może teraz przewidzieć przyszłość. Dosyć. Brygada pszczół naprzód! Tak jest, stała długo. Gotowi, cel, fal! Gąsko, teraz ty! Baranie, teraz twoja kolej! Już jej nie potrzebuję. Zapewniam, że przyszłość nie jest zbyt pomyślna dla Rajskiej Doliny. Co on zobaczył, Tabalugo? To nie ma znaczenia. Pamiętacie, co mówił puchacz? Nasza przyszłość zależy od nas. Spójrz prawdzie w oczy, Tabalugo. Na co czekasz? Zadaj kuli pytanie. Kto wygra tę walkę? Zdaje się, że Hamsin już o to zapytał. Musimy się dowiedzieć. Kryształowa kulo, pokaż nam przyszłość. Najlepiej od razu się poddajcie. Nie możecie zmienić przeznaczenia. O, on ma rację. Co z nami będzie? Chcecie walczyć? Życzę wam powodzenia, ale i tak przegracie. Nie możemy się poddać. Musimy ich powstrzymać. Och, Tabalugo, widziałeś, co spotka Rajską Dolinę. Jak mamy zmienić przyszłość? Właśnie. Puchacz mówił, że kryształowa kula nigdy nie kłamie. Racja, nic już nie możemy zrobić. Chodźmy do domu, dopóki jeszcze go mamy. Chodź, Tabalugo. Już ja coś wymyślę. Zobaczycie. Uważam, że to niedźwiedzie powinny rządzić w pałacu. Pingwiny! Niedźwiedzie! No, jestem pewien, że załatwimy to jak dżentelmeni, że zwycięży zdrowy rozsądek. Albo się nam kłaniacie, albo stąd znykacie. Naprawdę? Wstyd się przyznać, ale brakuje mi poczciwego Arktosa. Gdybym znalazł sposób, by przywrócić mu wiarę w przyszłość. O, kolekcja lodowych kul Arktosa. Chyba już znalazłem na niego sposób. Możecie teraz opuścić Rajskiej Doliny. Musimy znaleźć dla siebie nowy dom, Tabalugo. Z daleka od Hamsina i Arktosa. Nie możemy tu zostać. Przecież ta dolina jest naszym domem. Włożyliśmy już tyle trudu, żeby ją ratować. Tak, masz rację. Ale nie możemy.
możemy zmienić przeznaczenia. Chodź z nami, Tabalugo. Nie wiem, co robić, Miluniu. Muszę się nad tym zastanowić. Przemyśleć wszystko, zanim podejmę decyzję. Rozumiem cię. Proszę, może Kula ci podpowie. Czy taka będzie przyszłość Rajskiej Doliny? I moja przyszłość? Może kryształowa kula się pomyliła? Hej, Kulo! Czy uratuję moją dolinę? Jaki los mnie czeka? O nie. Jeśli to jest moja przyszłość, to muszę stąd odejść jak inni. Jaką radę dałby mi teraz Puchacz? Pamiętaj, to co pokazuje kula nie jest najważniejsze, bo nasza przyszłość zależy przede wszystkim od nas samych. Tak, jako następca tronu i syn Tyriona mam obowiązek walczyć z Hamsinem, cokolwiek mnie czeka w przyszłości. Zrobię wszystko, by ratować Rajską Dolinę. Proszę, moje arcydziełko. A teraz kula? Zwycięstwo jest to krok. Nadchodzi mój wielki dzień. Szybciej, wałkonie! Przestańcie się lenić! Słyszeliście, obiboki? Ruszacie się jak muchy w smole! Pchajcie, pchajcie! No, pchajcie! Ty też, próżniaku! Żadnej armii prowadzonej do boju. Żadnych wielkich mów sławiących moje zwycięstwo. Żadnych usłużnych pingwinów czekających na moje skinienie. Arktosie, wasza mroźność, nareszcie cię znalazłem. O, to ty, Jakowie! Przyjdź później, opłakuję w samotności mój okrutny los. Ależ Arktosie, jesteś potrzebny w zamku. Pingwiny zjadają twoje lody, a polarne niedźwiedzie śpią w twojej komnacie. I co z tego, jeśli nie mogę nosić korony i rządzić Rajską Doliną? Co mi tam jakiś pałac z lodu? Miłego dnia! Zaraz... Jeszcze masz przed sobą przyszłość, panie. Zobacz, kula była uszkodzona, ale teraz już ją naprawiłem. Zapytaj ją jeszcze raz, wasza mroźność. Dobrze, daj, zrobię to dla ciebie. Kulo, pokaż mi moją przyszłość. Zobacz, w końcu zapanuję w Rajskiej Dolinie. Tak, cudownie, wasza oziębłość. Co za niespodziewany zwrot wydarzy. Nie stój tak, ty leniwy sługo. Pędzimy na spotkanie przyszłości. I znów jest sobą. No pchajcie, mocniej. Więcej pary od biboki. Stój, Hansinie. O, nie pozwolę ci zniszczyć Rajskiej Doliny. Tabalugo, na próżno się wysilasz. Nie zmienisz przeznaczenia. Hej, dziękuję wam. Ale czemu wróciliście? Zrozumieliśmy, że przyszłość zależy od nas, a nie od jakiejś głupiej kuli. Właśnie. Poza tym, co byśmy zrobili bez naszego kochanego zielonego smoka? Co z tymi głazami? Czy uda nam się ocalić naszą dolinę? My nie słuchamy tego, co mówi kryształowa kula. Ale Hamsin jej wierzy. I możemy to wykorzystać przeciwko niemu. Tak. I wiecie co? Pomoże nam w tym nasz dzielny Grzebcio. Ja? Nareszcie pozbędę się tego zielonego zuchwalca. Tak, czas na ostateczną batalię. Teraz zetrę Rajską Dolinę na proch. Zaraz, gdzie ta dolina?
Tutaj. Ale przecież to... Ciszej tak! Odwróć się wyrzutnie! Wiktoria! Zwycięstwo! Zniszczę rajską dolinę! Zrujnuję! Zwycięstwie! Muszę to zobaczyć! Zdaje się, że skierowałeś wyrzutnię w niewłaściwą stronę, wasza łaskawość, bo rajska dolina jest tam. Co? Nie rozumiem, jak to się stało. Drogowskaz był odwrócony w tę stronę. A kryształowa kula pokazała, że sieć Tabalugi zostanie rozerwana przez spadające głazy. Jak to wytłumaczysz, Kay? No, prawdę mówiąc, to ukradłem im sieć, gdy szliśmy na górę. Co z nią zrobiłeś? Użyłem jej do ochrony twojego pałacu, władco pustyni. A teraz zdobędę wreszcie tron Tabalugi. Wszystko wygląda tak, jak pokazała kryształowa kula. Jestem skończony! Zobacz, panie, obraz, który pokazała kula, naprawdę się sprawdzi. Nie takiej koronacji się spodziewałem, Jakubie. Tylko taki ptasi móżdżek może uwierzyć, że ta kula coś mówi, kryształowe derdy małe. Miluniu, miło cię znowu widzieć. Witaj, puchaczu. Tak. Co u was nowego? Widzę, że rajska dolina przetrwała, mimo że mnie tu nie było. Wszystko w porządku? Chyba nic nadzwyczajnego nie wydarzyło się w tym czasie. Nie, nic. Zupełnie nic. Naprawdę. Pa, Miluniu. Zupełnie.